zjawiasz się obok przypadkiem kolejny dzień. Od dziś znów tobie po głowie, za krokiem krok, tupet masz nie powiesz. Od dziś znów tobie po głowie i mów co chcesz, a ja i tak wiem swoje. Od dziś znów tobie po głowie, za krokiem krok, tupet masz nie powiesz. Od dziś znów tobie po głowie i mów co chcesz, a ja i tak wiem swoje. Drążysz wokół, nie wiesz sam, jak ten podryw widzieć mam. Powiedz, daj mi tylko znak. Wiesz, czasami lepiej jest, ty kobieta przejmie ster. Powiedz, daj mi znak. Opornie idzie ci ściemnia drzew. Wzrokiem, gdy widzę cię, powiedz prawdę, ha, jak to jest. Chyba muszę ja złapać cię za frak. Fajny z ciebie facet, ale ikry brak. Od dziś znów tobie po głowie, za krokiem krok, tupek masz nie powiesz. Od dziś znów tobie po głowie Na początku naszej lekcji spróbujemy zrobić dewelopę. Dewelopę to rodzaj batman, gdzie noga pracująca sunie noskiem po drugiej nodze, czyli robiąc pasę, dosięga kolana i zostaje wyciągnięta w przód, w bok lub w tył. Nasze ćwiczenie polega na tym, by zrobić dewelopę do przodu, do boku oraz do tyłu w formie staccato, czyli krótkim, ostrym ruchem. Najpierw zobaczcie w zwolnionym tempie, jak wykonać dewelopę. Noga sunie po nodze przez pasę i dopiero mamy wyprost do przodu, do boku lub do tyłu. Teraz wspólnie wykonajmy kombinację ćwiczenia dewelopę. Powtórzmy to samo na drugą stronę, czyli obracamy się, pracuje teraz druga noga, a druga ręka jest na drążku lub krześle. Thank you.
lapę, bardzo ważne jest zrobienie prawidłowego pasa, tak by kolano było jak najbardziej do boku, co możecie zobaczyć na tym ćwiczeniu, które wykonuję przodem. Kolejne ćwiczenie, które będziemy wykonywać przy drążku, to fondi. Fondi to określenie miękkiego, elastycznego plie, czyli przysiadu z ugięciem nóg w kolanach, gdzie równocześnie noga pracująca i noga oporna stara się wyprostować w jednym czasie. Pomimo, że ćwiczenie jest bardzo wolne, to zobaczcie w małej części, jak ono wygląda. A teraz spróbujmy kombinację przy drążku na jedną stronę. Teraz, tak jak każde ćwiczenie w balecie powinno się wykonywać, zmieniamy stronę i pracuje druga noga. Kolejnym naszym ćwiczeniem, tym razem bez drążka, będą skoki échappé. Skoki échappé to ruch składający się z dwóch skoków, w czasie których nogi przechodzą z zamkniętej pozycji, pierwszej lub piątej, w otwartą, czyli drugą lub czwartą i znów zamkniętą, czyli tak na zmianę robiąc takie nożyczki. Wykonuje się z małym petit lub dużym grand skokiem i ze zderzeniem nóg. Podobnie wykonuje się échappé na palcach. Ruchy w tym ćwiczeniu są bardzo ostre, krótkie i szybkie. Zobaczcie na początek, jak wykonać taki skok échappé, a potem zrobimy sobie kombinację tych skoków wraz z port de bras. Teraz spróbujmy zrobić wspólnie kombinację skoków razem z port de bras. Powtórzmy raz jeszcze to ćwiczenie, żeby się nam utrwaliło. Ostatnim naszym ćwiczeniem są obroty, tak zwane piruety. Jest to bardzo trudny rodzaj obrotów, ale mam nadzieję, że jak poćwiczycie, to z każdym razem będzie coraz lepiej. Piruety obecnie używane są tylko w stosunku do tańca żeńskiego. W tańcu męskim wszystkie rodzaje obrotów noszą nazwę tour. Popatrzcie na przygotowanie do piruetu. Noga i ręka muszą się najpierw otworzyć, żeby wziąć zamach, następnie noga wędruje do tyłu na plie, odbijając się od ziemi, obracamy się i dopiero kiedy jesteśmy tyłem, noga przykleja się do drugiej nogi, robiąc
QDP. W każdym piruecie starajcie się zatrzymać. Jeżeli komuś się uda, można zrobić dwa piruety na raz, ale to wcale nie jest takie łatwe. Powtórzmy jeszcze raz. A teraz spróbujcie zrobić obroty na lewą i na prawą nogę na zmianę. Pozostając w świątecznym klimacie, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o bardzo słynnym balecie, jakim jest Dziadek do Orzechów. Jest to balet Feria w dwóch aktach, trzech obrazach z apoteozą, zrealizowany po raz pierwszy w Petersburskim Teatrze Maryjskim. Libretto napisał Mariusz Petipa według opowiadania Dziadek do Orzechów Hoffmana we francuskiej wersji Aleksandra Dumas. Muzykę oczywiście napisał Piotr Czajkowski, a choreografię stworzył Lew Iwanow według planu choreograficznego Mariusza Petipy. Premiera miała miejsce w Petersburgu 18 grudnia 1892 roku w Teatrze Maryjskim, natomiast w Polsce było to w Bydgoszczy 10 kwietnia dopiero 1958 roku w studiu operowym. Kto występował w tym sławnym balecie? Otóż Drosselmeier, czyli konstruktor zabawek i ojciec chrzestny Klary, Klara Silberhaus, Hans Peter, czyli tytułowy Dziadek do Orzechów, radca Silberhaus i jego żona, rodzice Klary, Fred, brat Klary, Ludwika, starsza siostra Klary, babcia i dziadek Klary, narzeczony Ludwiki, pokojówka, goście, radcy i ich dzieci, wieszczka cukrowa i książę, Kolombina, Arlekin, żołnierzyk jego partnerka, król myszy, chorąży, a także zabawki, myszy, gnomy, śnieżynki, mistrz ceremonii, kwiaty, tancerki i tancerze. Dziadek do Orzechów to jedno z najważniejszych dzieł Piotra Czajkowskiego i jeden z najbardziej znanych baletów na świecie. Bazę do libretta stanowiło opowiadanie Hoffmana, tak jak wspomniałam, Dziadek do Orzechów i Król Myszy, w wersji spopularyzowanej przez Aleksandra Dumasa ojca. Małą dziewczynkę Marie, występującą także jako Klara, w oryginale było to imię jej ulubionej lalki. Intryguje niepozorna i nieinteresująca dla innych zabawka, czyli Dziadek do Orzechów. Wynikiem tej fascynacji jest niesamowity, fantastyczny sen. Marie Klara śni o tajemniczej wędrówce po kolorowych krajobrazach krainy słodyczy, o żywających lalkach, antropomorficznych zwierzętach i roślinach. Dzięki temu, że tematyka baletu jest tak baśniowa, muzyka i choreografia są naprawdę niezwykłe, jak na przykład słynny taniec cukrowej wieszczki. Balet Feria to widowisko teatralne, które wśród głównych środków artystycznych oprócz tańca, czyli baletu, oczywiście posługuje się bogato i różnorodnie mieniącymi się barwami, elementami fantastycznymi, pulsującymi światłami i rozdrganą muzyką. Treścią tego przedstawienia jest bożonarodzeniowe przyjęcie w domu małej Klary. Wszyscy goście oczekują rozdania prezentów złożonych pod choinką. Mistrzem ceremonii jest ojciec chrzestny Klary, czyli Drosselmeier. Zawodowo także konstruktor zabawek. Kiedy już prawie wszystkie prezenty zostały rozdane, pod choinką pozostaje jedynie przez nikogo niechciany Dziadek do Orzechów. Jedynie Klara porzuca otrzymaną wcześniej lalkę i zawrócona przytula się do niego. W akcie tym jeszcze złośliwy Fred psuje dziadka, którego Drosselmeier naprawia. Wszyscy goście wychodzą, a zmęczona przyjęciem Klara zasypia słodko w fotelu, przytulając ukochanego dziadka. Tu ukazuje się obraz snu, w którym Klara wraz z dziadkiem i zabawkowymi żołnierzami pokonują armię myszy. Dziadek zamienia się w księcia, a Klara w księżniczkę. I razem podążają do krainy słodyczy, o której mowa w akcie drugim. Obrazy tego aktu, ożywiane zabawki i postaci oraz niepowtarzalna muzyka Czajkowskiego wprowadzają widza w świat urzekającej baśni. W słodycz piękna i w piękno słodyczy. A zachwycona przeżyciami Klara w finale budzi się w fotelu wraz z dziadkiem zabawką wtulonym w jej ramiona. Piękna baśń byłaby jedną z wielu z tamtego okresu. Jednak dopiero muzyka Czajkowskiego prawdziwie wydobyła ją na światło dzienne. Prapremiera odbyła się w przepięknym teatrze, a balet był najwyższych lotów.
Widzowie pamiętający jeszcze balety Jezioro Łabędzie i niedawno Śpiącą Królewnę z niecierpliwością oczekiwali nowego dzieła mistrza. Przekazy z tamtego wydarzenia mówią o ogromnym zachwycie i wspaniałym przyjęciu. A teraz zapraszam Was do obejrzenia przepięknych fragmentów dzieła Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego.